Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew Zamknięta Beta. Co będziemy robić w zamkniętej becie? Będziemy grać, będę wam opowiadał co i jak. Już chwilę sobie pograłem sam i no, mam wam kilka rzeczy do powiedzenia. Przede wszystkim po ludzku wam powiem, jak to wygląda, no bo wiele rzeczy, o wielu rzeczach twórcy nam nie mówią, a nas to właściwie interesuje, jak się jeździ samochodem, jakie są widoki z kokpitu, jak to wygląda i tak dalej. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam. Kurczę, bardzo długo czekałem, aż ta gra wyjdzie w końcu. To jest mój pierwszy samochód Mustang, Ford Mustang GT z 2011 roku. I tak, wiele osób mówi, że The Crew jest to tak, jest to coś podobnego do Test Drive Unlimited 2. Ale powiem wam, że podobieństw jest tu naprawdę bardzo mało. Jeśli w ogóle jakieś są, oprócz społecznościowych elementów, bo dużo osób mówiło, że silnik graficzny, czy w ogóle ogólnie cała gra wygląda bardzo podobnie. To jest bzdura. Samochody prowadzą się tutaj zupełnie inaczej. W ogóle świat jest zupełnie inny i nie wiem, czy stary silnik w ogóle by podołał takim wyzwaniom. Oczywiście mógłby być zmodyfikowany, tak? Pokażę wam widoki z różnych kamer. Tutaj mamy z kokpitu. To jest widok z kokpitu w grze The Crew. A porównajcie sobie teraz widok z kokpitu z Grida Autosport, chciałem powiedzieć Need for Speeda. W Need for Speedach nie mam w ogóle widoku z kokpitu, oprócz w Shifcie, no ale to w sumie nie był aż tak bardzo Need for Speed. Never mind. Jak się jeździ, jak się gra? Jeździ się ciekawie, znaczy powiem wam, że troszeczkę mi się ten model jazdy nie podoba i to jest dla mnie minus tej gry, chyba jedyny jaki znalazłem. Troszeczkę jest ten... Samochody wydają się takie ociężałe. Ja mam teraz stokowego tego Forda i podejrzewam, że gdy do niego coś sobie włożę, w sensie jakieś części tuningowe, wizualne czy cokolwiek, to będzie śmigał znacznie, znacznie lepiej. Obecnie mój etap gry to jest po prostu taki jakby wstęp. Auć. To jest taki jakby wstęp, gdzie muszę wykonać jakieś tam konkretne cele, dojechać w jakieś miejsce, coś zrobić i tyle. I jest to też takie wprowadzenie do fabuły, która jest bardzo fajna, bardzo fajnie odwzorowuje, znaczy nadaje tej grze bardzo fajny klimat, taki podziemny, podziemnych wyścigów, taki jak choćby znamy z Need for Speed Underground 2, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. I teraz pokażę wam coś jeszcze bardzo zajebistego. Zrobimy małe zderzenie. Na przykład, kurczę, tu nie ma z czym się zderzyć. No dobra, zderzmy się z samochodem, ale to będzie taka słaba kraksa. Bum, bum. Chcę się tak mocno zderzyć, żeby samochód mocno, mocno rozwalić. Chociaż może wystarczy tyle. Byk, 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 myk, myk. Okej. I w... Kurczę, no właśnie. I w lewym boku ekranu widzicie taki pasek. To są uszkodzenia mojego samochodu i gdy stoimy na poboczu, w ogóle gdy stoimy samochodem, samochód sam się naprawia, ta maska się jakby sama regeneruje, no po prostu raj dla każdego kierowcy. Zobaczcie, sobie stoi i za chwilę będzie jak nowy. Więc fabuła. Jak wygląda tutaj fabuła? No wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Przede wszystkim fajne przerywniki filmowe, których wam nie pokażę. Znaczy... Nie pokażę wam tych pierwszych, bo nie wiem jakie teraz będą. Nadają bardzo fajny klimat. No kurczę, strasznie mi się to spodobało. Jak widzicie, mój Mustang się już za ten czas ładnie tutaj naprawił. Moim celem jest tutaj teraz wyznaczyć sobie cel do tunera samochodowego. I tak, zdaje się, że będziemy tunigować zaraz. Proszę bardzo. Fast travel czy set waypoint? Waypoint. I zdaje się, że właśnie zaraz będę sobie tuningował mój samochód. Mój pierwszy samochód, czyli Forda Mustanga GT. Jest sporo opcji tutaj do ustawiania grafiki i tak dalej. Ja zdaje się ustawiłem na domyślne, no nie zmieniałem po prostu domyślnych ustawień. U mnie się wszystko ustawiło na ultra ustawienia, czyli te chyba najwyższe. Więc graficznie gra teraz jest na chyba maksymalnych ustawieniach. I przy nagrywaniu chodzi po prostu perfekcyjnie. Oczywiście, tak jak twórcy nam mówili,
Mamy tutaj 30 FPS-ów, limit do 30 FPS-ów w grę. Co może trochę boleć, no bo jednak ta dynamika nie jest aż taka, jakbyśmy tego chcieli, na przykład jak mamy to w innych grach wyścigowych. No, dynamika w tych grach wyścigowych jest zawsze na wysokim poziomie, więc fajnie by było, jakby tu było więcej tych FPS-ów, ale gra może jeszcze mieć jakoś... Może jeszcze jakoś się zmienić, tak? Zobaczymy. Okej, idziemy sobie do pierwszego tunerskiego chyba zakładu. Okej. I zobaczymy, co tu będę mógł sobie zmienić. Street spec. Nie wiem, czy będę mógł coś sobie tutaj pozmieniać, szczerze mówiąc, tak, wiecie, według własnych upodobań. W końcu jest to beta. Wersja okrojona. Full stock. Dobra, to wszystko wiem. Street collection, okej, zobaczmy. Street. Level 10, level 20, co to jest? Level 30, level 40. O ja. I też tutaj jest podane przyspieszenie jakby w punktach, tak? Jak w Need for Speedach. Okej, mamy tutaj pierwszy poziom. Ale mamy też podane, ile samochód będzie ważył, jaką będzie miał moc. Także fajnie, fajnie. Favorite Ground Road. No dobra, weźmy sobie, to jest chyba to, tak? Pierwszy poziom. O, wow. Aha, on się sam teraz poskłada i będzie chyba wyglądał troszeczkę inaczej. Wow. A ciekawe jak będzie śmigał. Ja wam powiem, że trochę nim już jeździłem. I... Car kit, co to jest? Trochę nim już sobie jeździłem. No jest tu trochę do odblokowania. Tak, trochę nim jeździłem i wiem, jak będzie jeździł po tuningu. Znaczy, ja wiem, jak będzie... jaka będzie różnica po tuningu. O, może tak. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. A zobaczymy... Czy można coś tutaj jeszcze... Ooo! Visual. Wow, kolor. Naklejki. Wnętrze. Co tu się zmienia? Mixed carbon. Nie wiem, co tu się zmienia, ale fajnie, możemy wnętrze jakoś tutaj modyfikować. Aha, widzę chyba. Zmieniają się fotele. No dobra, wszystko widać, okej. Cofamy. Wow! Przecież przedni zderzak. Wow! Jest tu trochę tego. Felgi. Zaraz. Zobaczymy na przykład. Ja pierdzielę. Zobaczymy, jak się będzie zmieniał. Oh man. Wow! Dobra, weźmy coś. Coś hardkorowego. Ile to? Dobra. Nie jest wcale drogie. Jak widzieliście, pojawiają się jakieś tutaj już elementy mikropłatności. Dużo tych... Aha. Okej, dajmy sobie to. Nie są to jakieś tam ogromne zmiany. O. Nothing to buy i this category. To też. Progi. Okej. Zmieńmy sobie trochę ten samochód. Zobaczymy, jak będzie wyglądał po tym tuningu. Widać, że to jest, jeszcze jest kosmetyczny tuning, ale widzieliście, na co przeróbki w The Crew pozwalają już chyba na zwiastunach, tak? Te są fajne. 9 tysi, okej. Lusterka, jeszcze nic nie mam odblokowane. I lotka. Okej, zobaczmy tą. Maska. Wow, nieźle. Wow, dajmy sobie tą. Nie, ale powiem, ten spoiler chyba mi tu nie pasuje, co? Już pewnie to zauważyliście. Dajmy sobie taki dyskretny, o. Wow, no dobra. Performance. Wow, a co to? Fuel injection, nic nie mamy tu. Jeszcze nic nie mogę zakupić, pewnie... No, pewnie jeszcze nic nie można sobie tutaj zakupić, ale w pewnej wersji... Co to? Demo mode? Okej. Spoko.
No dobra. To chodźmy sobie może pojeździć tym autem. Trochę już się pozmieniałem. Wiki App, co to jest? Aha, dobra. I co tu mamy? Kolekcję, tak? No to co, opuszczamy tunera. Mój samochód trochę już zmieniłem. O cholera, wygląda nieco inaczej. Wygląda jak Mustang z 2004 czy 5 roku? 2015 albo 2014 roku, chciałem powiedzieć. Okej, okay. Wow. Alex, come over to the location I'm sending you now. I want to see how you handle yourself. O, ja zapomniałem, że ja mam tu nitro. Chociaż nie, może wcześniej go nie miałem. Ale fajnie brzmi to auto. Wow. No dobra. Więc co mi się nie podoba w tej jeździe? Samochody prowadzą się trochę ociężale. Moim zdaniem ciężko jest je czasem nawet opanować. Ale grunt, że uszkodzenia nam się same jakby tutaj regenerują. Co to jest? Znaczy, no właśnie tak. Chwileczkę, to nie to chyba. Czy to? Nie, no to. Dobrze pojechałem. Tam widzicie z tyłu jakichś graczy, ale to są gracze komputerowi. Solo. Okej, jedziemy solo. Tak jak mówiłem, to jest jeszcze wstępniak, więc tutaj jakby wiele rzeczy jeszcze jest niedostępnych. Ale za chwilę to przejdę i powinienem już walczyć z normalnymi graczami. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, ścigam się z jakimś typkiem w 370Z. Zmieńmy sobie kamerę. Okej. Okay. Wnętrza w ogóle nie zmieniałem, więc wszystko jest jakby fabryczne. Wow! Ale mnie wyprzedził gnojek. Wow, a ciekawe czy tu jest drafting. Dobra, mam w sumie nitro. No kurde. Na razie man. Ups. Ale się szybko te nitro ładuje, powiem wam szczerze. Nieźle. No dobra, mamy tu. No teraz jest jakiś taki, jakaś taka rozmowa między głównym bohaterem, czyli postacią, którą my sterujemy, a gościówką, która zleca nam jakby zadania na początku. O fabule też wam nie będę dużo mówił. Chciałbym, abyście sami się z nią zapoznali, gdy już dostaniecie w swoje ręce tą grę. Podejrzewam, że już wielu z was w The Crew zagrało, więc tutaj wiecie, jak to mniej więcej wygląda, tak? Ładnie to wszystko wygląda. Graficznie gra też nie mam. Nie mam zarzutów co do wyglądu graficznego. Ops. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Tym bardziej, że mamy całkowicie otwarty, ogromny świat. W ogóle ja czuję się tutaj zagubiony, bo nie wiem gdzie mam jechać, nie wiem gdzie coś się znajduje i w ogóle. I myślę, że jak skończę ten samouczek, to sobie pojedziemy w ogóle wsiną dal, jakąś autostradą na jakieś pustkowia, żeby tylko stestować samochód jakikolwiek. Chociaż ten mój wygrałem jakąś część. Okej, okay, od razu mogę ją założyć do samochodu albo wysłać do mojego HQ, czyli do safe house albo czymś w tym rodzaju, tak? Zamontowałem nową część. Jak widzicie, mój samochód po wyścigu sam się naprawia. Gdzieś tam troszeczkę się ta blacha wygina, coś tamtego. Fajne to jest, strasznie mi się to podoba. Mogę pojechać wyścig jeszcze raz, mogę coś tam innego zrobić. Ale ja chcę przejść ten samouczek i... Okej. Okej, you pass. In here. I think you're gonna like this place. Okej. Zobaczmy. Aha, jeszcze jedno. Jak sobie ustawimy jakiś checkpoint gdzieś tam daleko w świecie, to podczas jazdy gra narzuca nam jakieś tam wyzwania, typu żebyśmy jechali jakimś slalomem czy czymś w tym rodzaju, żeby nam nie było nudno po prostu jechać z miejsca na miejsce i za to też dostajemy kasę. To jest po prostu tak proste i tak genialne.
Okej. The 510 Motor Club. What started as an illegal street racing club has over the last 5 years developed into a sophisticated gang network with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband. Dobra, to pomijam, to sobie zobaczycie sami, albo jeszcze u mnie, jak będę miał pełną grę. In the HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. Aha, it's essential to install the best parts you have to improve. Rozumiem, czyli tutaj nie mogę kupować sobie części, tylko mogę instalować te, które już zdobyłem, albo które już kupiłem sobie wcześniej i po prostu chcę sobie wymienić w tym samochodzie. Na przykład jeśli mam jakiś pakiet tam kupiony na offroady, to mogę sobie później zmienić na jakiś pakiet uliczny, żeby jeździć lepiej po ulicy, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę naprawić samochód. Okej, coś się naprawiło. Te uszkodzenia wizualne się naprawiają same, ale tutaj widzę, że są jeszcze jakieś inne uszkodzenia. Osiągi. Kurde, hej, to się wszystko zmienia jak coś ten... Ciekawe, no ja pierdzielę. Air system. Tu nic nie mogę zmienić, ale jak to zajebiście wygląda, my god. A chwileczkę. Ja pierdziu. No dobra. A weźmy sobie na przykład, zobaczmy. Co tu można w środku silnika? Fuel injection, gearbox. Co jeszcze mamy w tym HQ? Kolekcje, ulepszenia jakieś, progres i car kit? Co to jest? Hot Rod Day. Nie mam pojęcia co to jest, ale to może być ciekawe. Zobaczmy sobie te ulepszenia jakieś tam do XP czy coś, nie? Tak mi się wydaje, że coś tutaj było takiego. Buy one, no zobaczmy co to jest. Aha, się kupuje za te kredyty, no tak myślałem, że jakieś takie przyspieszacze będą właśnie na tej zasadzie, no trudno. Ach. You'll need a pledge from a local capo if you're gonna get your foot in the door. The Detroit set is run by a guy named Troy. Get him on side, gain his trust and earn that 510 ink. Ojej, moja piękna bryka. Ciekawe jak będzie jechać z nowym komputerkiem. If you want to climb the ranks quickly, you need to team up with other 510s. You can use the players list to help you locate nearby members and... Okay. Okay, Alex. You ready? Let's go. Let's get your ink. The first mission's on your map. Okay. I co, już przeszedłem samouczek czy jeszcze nie? Chwileczkę, chwileczkę. O cholera. Ale ta mapa jest ogromna. Ja myślałem, że... A tu cały czas w jednym miejscu jeździe. Ja pierdziel. No dobra, a co to jest? Driving test. A weźmy sobie, ustawmy punkt, bo jak najwięcej chcę sobie jeździć i wam pokazać jak najwięcej tej gry, jak to wygląda. I need you to make an impression on a V2 to sponsor your first aim. Boom, boom, boom. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. Oops. Chyba się zamknęła typiara. Nie będę wam opowiadał o fabule, ale ona jest ciekawa. Bardzo mnie korci do tego, żeby powiedzieć wam co nieco, ale no... Zostawię to wam, naprawdę, bo jest ciekawa. I fajnie to wygląda. Jadę teraz na wyścig, który zaznaczyłem sobie moim GPS-em. O, bum, bum. I zobaczymy jak on będzie przebiegał. No mam nadzieję, że będzie więcej graczy komputerowych. O kurde, jak mój Mustang się już rozwalił. Okej, jesteśmy na miejscu. Quick co-op. Okej, i teraz będziemy grać już z normalnymi graczami. Oh man. Tu jest policjant. I co on robi? Co, nie ma, nie można znaleźć, czy jak? Nie wiem o co chodzi. No players in your session. Jak mogę znaleźć moi... graczy w mojej sesji, jak mogę zrobić, żeby gracze coś tam byli w mojej sesji, nie wiem. O, tutaj są pokazane chyba nagrody.
jakieś tam. Okej. Oh yeah. Wow. O właśnie, to jest a propos tego klimatu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Please. No showboating. You've got to finish in first place. Wow. No i co powiecie na to? Co to jest? Okej, spróbujemy podraftować. Czy to w ogóle tu działa? Nie wiem. Wow! Woo! Mało brakowało. Oh shit. Drifting! Gdzie mam jechać? What? Oh! Nie! Ale się dziwnie mi jeszcze jeździ, man! Jedź, Lucek! Okej. Trochę ten nitro jeszcze słabo działa, mój Mustang. Jak włączam nitro, zaczyna boksować, nawet jak jadę szybko. Ale fajnie wygląda ten Dodge. To jest Dodge chyba, nie? Okej. Co to za śmigłowiec? Ups, chyba mam problem. Illegal street racing. Pięknie. Ups. Ktoś jedzie na czołówę. No nic, zostawiłem wszystkich z tyłu. Myślę, że nie będzie problemu, żeby ukończyć ten wyścig na pierwszej pozycji. Ktoś z was skarżył się na to, że ma problemy z płynnością gry. Widzę tutaj spadki klatek teraz w mieście. Spadło mi do 27 nawet. Więc ale spokojnie, myślę, że to będzie naprawione, gdy już gra wyjdzie w pełnej wersji, więc nie ma się tutaj czego specjalnie obawiać. O! Mi ta gra chodzi... no, jestem zadowolony, nie, raczej nie ma żadnych jakichś takich większych problemów. Miałem spore problemy natomiast z uruchomieniem tej gry, gdy tylko ją sobie pobrałem wczoraj. I no niestety nie mogłem nic sobie nagrać, bo wyskakiło jakiś dziwny błąd. Ale dzisiaj bez problemu się wszystko uruchamia i można grać ile się chce, tak? Okej. Trochę zniszczyłem mojego Forda. No ale jakoś... O, a co to? Air system. Instalujemy. Wow. Kurde, ale to za każdym razem ten samochód będzie coraz szybszy po każdym wyścigu. To jest fajne, co nie? Free drive. Zdaje się, że... O! I know you. You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want your 510 ink? I got some work around the way. Maybe I'll call you. Whoa. Nieźle. Fajne te wszystkie takie wstawki, jakby... Alex, you're on Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. No i moi drodzy, tytułem wstępu tak wygląda The Crew. Ja wam oczywiście o fuck, przepraszam, ktoś miał tam piknik. Ja wam pokażę więcej odnośnie tej gry w przyszłości. Natomiast na obecną chwilę to jest tyle. Piszcie w komentarzach, co o niej myślicie, jeśli ktoś grał. No w sumie jestem ciekawy, jak się przyjmie ta gra, tak? Są tu mikropłatności, których większość z nas nie lubi. Ale one nie są jakby koniecznie. Wszystko możemy sobie odblokować drogą po prostu grania, tak? Będziemy sobie grali i odblokujemy wszystko po kolei. Przynajmniej tak gwarantują twórcy. Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Wiele zapewnień twórców z różnych, że tak powiem, kompanii. Widzieliśmy, więc nie zawsze się to sprawdziło. Myślę, że tym razem będzie ok, więc nie ma się co martwić. No cóż, zapraszam was do The Crew. Trzymajcie się, na razie, pa pa.